Dzisiaj mam go. Już nie taki środowy poranku. Zajechaliśmy rowerami całym nadbrzeżem do Puciścia. I teraz tu jesteśmy w takiej konobie Aquila, którą polecam. Fajne ceny mają i jest bardzo ciepło. I pokażę wam, co my tu mamy. Restauracja tak wygląda. Bardzo dużo ludzi. Niby jest 23 stopnie, ale ja wam powiem, że odczuwalna to jest, no nie wiem, dla mnie to jest 30 na tych kamieniach. Spokojnie. Jest naprawdę bardzo ciepło. Fajna miejscówka, nie wiem, czy tu ktoś z was był. Myśmy tu nigdy nie byli, jednak ta miejscowość, do której kiedyś dopłynęliśmy, to jest Powalia, ta pierwsza tam na wschodzie. Teraz wam pokażę normalną rzeźbę. Ktoś wie, o co chodzi, to niech skuma, o co mi chodzi. Dla mnie to jest przepiękna rzeźba. Niebo niebieskie, ciepło jest bardzo. Zjechaliśmy tu na górę, tam polatałem dronem, dokładnie tam na tym tarasie siedziałem, tam latałem i zjechaliśmy tam i potem takimi schodami i uliczką w dół. Tam pojechaliśmy nad brzeżem, a tu mamy jakieś takie muzeum czy coś. Słuchajcie, na rower jak wsiądziecie w Sutivan, to droga do Postiria jest przepiękna, jeśli chodzi o nabrzeże. Przepiękna droga, którą każdemu polecam. Potem pojedziecie dalej za Postiria do takiego miejsca. Tam jest taka plaża, nie wiem, czy tam jest jakaś nazwa. Tam jest plaża i tam już jest koniec. W lesie jest niby tam taka droga betonowa, ale myśmy nią nie jechali. Jakbym był sam, to bym tam pojechał, ale nie chciałem tam ciągnąć gdzieś Beaty. Wiecie, jak to jest, jeszcze się tam gdzieś przewróci czy coś w tych czaczyskach, ale jest tam niby jakiś przejazd. Ale tak, tam, jakbyście tam się nie wspinali, no to jedziecie tak jak my, taką szeroką drogą aż do asfaltu. I słuchajcie, ja osobiście polecam tylko to, no chyba, że ktoś lubi, wiecie, lubi asfalt. My nienawidzimy asfaltu. Przede wszystkim jest niebezpieczny. Ci tu z tego DHL-a, z tego innych tych paczek naprawdę szybko jeżdżą. Jak przejdzie taki bus obok was, to się wszystkiego odechciewa. Dlatego my tu jesteśmy rowerami pierwszy i ostatni raz. Chcieliśmy tu przyjechać, ale ogólnie polecam lepiej się tu autem wybrać, jeżeli ktoś chce to zobaczyć. No my będziemy teraz wracać znowu tymi górami. Podjazdy są. Mam teraz 62% baterii, a oszczędzałem, żeby nie było. Także słuchajcie, jak ktoś lubi turbo, to ja wam powiem, że Sutivan tu, znaczy dojedzie tu, ale nie wróci. Braknie mu prądu. Są takie góry. Tu przeciąg. No tędy myśmy nie jechali, tu będziemy wracać. Tym dołem będziemy wracać. Także trasy rowerowe polecam właśnie do tej Postiria. Jest tam naprawdę przepięknie. I tam są leciutkie podjazdy. Nie zmęczycie się. Jak macie e-bike'a, to w ogóle będziecie na dwójce się sobie śmigać. Co polecam, bo na dwójce się naprawdę jedzie super. Także no tyle z tej drogi. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Było bardzo fajnie, miło. Postaram się skombinować jakiś taki, ogarnąć to ja, ten sprzęt, taki, ale tu wieje, słuchajcie, muszę iść na bok, bo znowu będzie na telefonie wiało, słychać te szumy, ten dźwięk taki niefajny. Także jak załatwię sobie porządny statyw, ogarnę to, czy przez jakiś program, czy z mojej kamery idzie robić te live'y, muszę pogadać z kimś, kto to robi. Znam taką jedną osobę. To wtedy zrobimy takiego live'a. Wcześniej o nim napiszę i zrobimy go gdzieś o 20, o 19 i będziecie mogli wypytać się Lecha o różne tematy pogadamy.
zobaczymy co i jak. Słuchajcie, co jeszcze wam, z czym się muszę podzielić. Jechaliśmy po drodze i gdzie to było, za Mirką, przed Supetarem, jedziemy, patrzymy, leży na ulicy jedna, dwie, taka wielka pomarańcza rozjechana. No i patrzę i na lewo jest taki parking, taki prywatny od kogoś. Oczywiście żywej duszy, a tam leży 15 dużych pomarańczy, ale takie bydlaki. No i patrzę, że to nie jest od nikogo, nikomu się nie wysypało, bo to wyglądało jakby ktoś, wiecie, z takiego pudełka wysypał. Co się okazuje, na wprost była górka, na wprost była tarby, o, tarby to tu było, słuchajcie, tu. I tu była górka i były domki. I nikogo, żywej duszy, wszystko pozamykane, już ogrodnice, wszystko. I taka wielka pomarańcza, drzewo, które rodzi pomarańcze. I z niej spadały pomarańcze i się kulały tą, z tej górki na ten parking. A że było rano, nikogo jeszcze tam nie było. Myśmy to wszystko pozbierali. Mamy to schowane po drodze, żeby tego nie taszczyć aż tu, no bo bez sensu. Mamy to schowane i powiem wam, że chyba 5-6 kilo pięknych pomarańczy. Oczywiście niektóre tam już pod drzewem, które się nie dokulały, tam stanęły gdzieś, to były zgnite, a te były takie świeżutkie. Nie wiem, może jakiś wiatr był rano czy coś. No tyle tego się tu teraz marnuje. My pierwszy raz jesteśmy o takiej porze roku, gdzie no wczoraj dostaliśmy od faceta te grejpfruty po drodze. Mówi, czy nie chcemy, pogadałem z nim, on mówi, czy nie chce owoców, bo nie ma kto tego zbierać. No znowu pełne plecaki, mandarynek, kiwi, granatów, grejpfruty. To w ogóle jesteśmy w szoku, że pierwszy raz grejpfruty tu widzieliśmy. Jeszcze czego nie dostaliśmy, ani nie znaleźliśmy gdzieś, cytryn. Znaczy nie chodzi o to, wiecie, żeby gdzieś włazić za płotku, muś brać, tylko są czasami gdzieś takie drzewka, gdzieś przy jakiejś rzece, jakieś jedno drzewko rośnie albo gdzieś coś leży, no to się to zbierze, no bo inaczej to wszystko to tu gnije. Tak jak u nas na przykład, u nas znowu jest pełny ogród mandarynek, które są zgnite, leżą na ziemi, jakby spadły i bym je pozbierał, no to by były dobre mandarynki, a one już leżą 3 dni na tej ziemi. No i później patrzę, właściciel bierze, zbiera wszystkie do kosza, wyrzuca. Co jeszcze wam powiedzieć? Słuchajcie, mamy jeszcze teoretycznie jutro jedną noc i wykupimy, chcemy w niedzielę już wracać, znaczy już. Nie chcemy wracać pojutrze, tylko jeszcze wykupimy. No pogoda jest niesamowita, niesamowita. Dobrze, że ja we wrześniu nie przyjechałem, że nie mogłem nawet, no i widziałem co się dzieje. No to co jest teraz, to zobaczcie, no ludzie tu się opalają, kąpią się wszędzie, ktoś się kąpie. Jest bardzo ciepło, no, a myśmy tu sobie wzięli kawkę, zaraz wam pokażę, wzięliśmy sobie kawkę i wzięliśmy, bo nie jesteśmy aż tak głodni, więc wzięliśmy lednie prażone i z frytkami. Bata sobie proszek wzięła, wino, ja piwko, dlatego, że jestem rowerem, to tylko piwko. Nie no, żartuję, słuchajcie, co to takie piwo na takiego chłopa jak ja. Polecam tą restaurację. A na razie dobrze, że jeszcze nie ma jedzenia, jest piwko, jest wino. Tam Beata siedzi, rower cały wybrudzony. Ale słuchajcie, jak komuś podoba się to, co robię, znowu mój stały tekst, to zapraszam do subskrybowania kanału. Naprawdę się dowiecie dużo rzeczy, pogadamy. Myślę, że mam tam jakąś wiedzę o tej Chorwacji, namiary. Właśnie ten telefon, jak ktoś chce do Eli, Ela się zajmuje z tego apartamentu. Maciek się powiedział, nie zajmuje, to wszystko do Eli tak kieruje. Także dzwońcie na ten numer, który tam podałem pod jednym filmem, a jak nie, to piszcie, to wam chętnie znowu powiem, co i jak. No i my, jak zjemy, to wracamy znowu teraz tym asfaltem, tymi serpentynami. I zjeżdżamy tam w dół, żeby być jak najszybciej przy morzu, żeby uciec od asfaltu niebezpiecznego. Widzieliśmy dzisiaj dużą żmiję przejechaną, naprawdę metr miała, szkoda, biedna na asfalcie. Mam puszkę, ale żadnych kotków po drodze nie widziałem, więc będę to taszczył z powrotem, bo tu też nie ma. No i będziemy wracać. Co jeszcze powiem, fajna jest piekarnia w Supertarze, na samym tarby rogu, przy szlabanie, jak się wjeżdża do mariny. Słuchajcie, odkryłem dzisiaj świetne tortille, po 4 euro, takie grubasy, ale taka dobra, rano wciąłem jeszcze taką tortillę,
No przepyszna, przepyszna. Także słuchajcie, jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich gorąco. No i co, robimy znowu porannego live'a, tati do, znaczy live'a, tati z muzyczką wam puszczę chorwacką. Także ktoś sobie tam do śniadania może załączyć i coś napisać. Albo kogoś tam pozdrowić, jak chce na live'ie. Także słuchajcie, dzięki jeszcze raz wszystkim, trzymajcie się. Lechu podróżuje, wyspa brać, miasteczko na P.